A dzisiaj Słowo Boże, które znajdujemy w Ewangelii Mateusza. Przeczytam fragment, który będzie takim fragmentem wyjściowym i spróbujemy zadać sobie parę pytań w związku z tym fragmentem Bożego Słowa. Mateusz, rozdział 5. Czytamy wersety od 13 do 16. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Moi kochani, problem z tym tekstem jest taki, że Jezus wszystko, co powiedział, powiedział w trybie oznajmiającym. Tu nie ma trybu warunkowego. Tu jest tryb oznajmiający. A więc mówiąc do Żydów, którzy wtedy go słuchali, patrząc im w oczy, powiedział: wy jesteście światłością świata. Jeżeli znajdowali się tam ludzie, którzy mieli szczere serca, otwarte serca dla Boga, to słowa, które do nich skierował Chrystus, musiały być dla nich strasznym ciężarem. Dlatego, że oni zrozumieli, że Bóg zlecił im pewne zadanie, zlecił im pewien sposób życia, który miał emanować na zewnątrz światłością, a jednocześnie być zabezpieczeniem dla ginącego, umierającego świata w takiej oto postaci, że życie to miało być jak sól, a więc miało z jednej strony zabezpieczać przed zepsuciem, z drugiej strony wyżerać wręcz to, co zepsute, bo sól ma takie właściwości. Dzisiaj, kiedy ludzie czytają ten fragment Bożego Słowa, to bardzo często zupełnie źle go rozumieją. Dlatego, że odbierają ten fragment jako pewne wezwanie Jezusa do tego, żeby stać się światłością i solą ziemi. Nic takiego Jezus nie powiedział. Zwróćcie uwagę na 16 werset. On mówi: tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Jezus nie mówi: postarajcie się, żeby ona świeciła, albo zróbcie wszystko, żeby ona świeciła, albo skoncentrujcie się na jakichś duchowych uczynkach, żeby ona świeciła, ale mówi: niech świeci. A więc stwierdzenie Jezusa mówi o czymś, co istnieje, co nie jest niczym uwarunkowane i co powinno być atrybutem każdego wierzącego człowieka. Każdego, bez wyjątku. No i jest pytanie, co z tym zrobimy? Pierwsze pytanie, jakie musimy sobie zadać, jest następujące. Czy ja jestem światłością świata? Ja. Ja. Andrzej, Jacek, Jurek, Agnieszka, Dorota. Czy ja jestem światłością świata? Nie mogę w żaden sposób podważać tego stwierdzenia. Nie mogę powiedzieć coś takiego na przykład: no, postaram się być. Nikt od ciebie nie oczekuje, żebyś się starał. Nie mogę też pomyśleć sobie: no, trzeba się jakoś pozbierać w tym życiu. No, taki jestem rozmemłany, taka jestem rozmemłana. No i trzeba być światłością świata. Nikt tego nie oczekuje od ciebie. Jezus przychodzi do ciebie i mówi: jesteś światłością świata.
Tak jak Jezus przyszedł swego czasu do drzewa figowego i mówi, dawaj jeść. Biblia mówi, że to nie był czas na figi. A on mówi, dawaj jeść. Gdzie masz owoce? Tak dzisiaj przychodzi Jezus do ciebie i mówi, jesteś światłością świata. Czy jestem? Jeżeli mam wątpliwości, to znaczy, że mam problem w zrozumieniu tego tekstu. A to jest jeden z najważniejszych tekstów, jaki znajdujemy w Kazaniu na Górze. I prawdopodobnie jeden z najważniejszych, jakie znajdujemy w Nowym Testamencie. Dlaczego? Bo ten tekst mówi nam o tym, jak ludzie na zewnątrz nas odbierają. Jak mamy ludziom głosić Ewangelię? Jak mamy ludziom opowiadać o Bogu? Jak mamy być świadectwem dla kogokolwiek, jeżeli oni nie widzą światła i nie czują innego smaku, w tym przypadku smaku soli? To jest niemożliwe. Opowiadano mi o pewnym człowieku, który jak sobie dobrze popił, to chodził po sąsiadach i głosił im Ewangelię. Czy to jest światłość świata? Czy to jest sól tego świata? No nie. Dlatego, że ci ludzie doskonale rozumieli, że ten człowiek jest taki jak oni. Po prostu sobie tak podpije jak oni, no i tyle. A to, że w tym czasie mówi coś innego, to słuchajcie, można różnie to zinterpretować. A to pijany, to nie wie, co mówi. A to jakiś nawiedzony. A to taki, jak popił, to jest ważny i coś tam próbuje wymyślić, do czegoś nas przekonać. Ale to nie jest światłość świata. To nie jest sól tego świata, sól tej ziemi. Żeby dobrze zrozumieć ten fragment, to musimy przeczytać wersety wcześniejsze i późniejsze i musimy się zastanowić, czy my tak żyjemy. Dlatego, że jeśli Jezus mówi, jesteś światłością świata, to stwierdza pewien fakt. Fakt, którego nie możesz obalić. Ale jest pewien problem. Możesz powiedzieć, ale ja tak nie żyję. No dobrze, ale jeżeli tak nie żyjesz, to jak możesz mówić o sobie, że jestem uczniem Chrystusa? Rozumiemy, że ten tekst jest pewnego rodzaju pułapką. Ale nie pułapką zastawioną na nas, tylko pułapką wynikającą z faktu, że wielu z nas po prostu żyje byle jak. No popatrzmy, co mówi Słowo Boże. Od trzeciego wersetu. Jezus mówi, jesteś błogosławiony, jeśli jesteś ubogi w duchu. Do ciebie należy wtedy Królestwo Niebios. Czy jestem ubogim człowiekiem w duchu? Człowiek ubogi w duchu, czym się charakteryzuje? No tym, że nie jest przemądrzały. Tym, że wie, że wielu rzeczy nie wie. Wiecie, że jaka to jest cenna umiejętność wiedzieć, że wielu rzeczy nie wiem? Bo mnóstwo ludzi wie, że wszystko wie. Ale ubogi w duchu wie, że wielu rzeczy nie wie. Nie chodzi o to, że on nie wie. Chodzi o to, że musi mieć świadomość, że nie wie. I musi rozumieć, dlaczego nie wie. Jestem człowiekiem, jestem glinianym garnkiem, który Bóg posklejał w swojej łasce. Ale ja nie wiem, jak on to zrobił. Ja nawet nie wiem, jak to się dzieje, że ja żyję. Ja wiem, że żyję i wielu rzeczy ciągle nie wiem. Ubogi w duchu nie podnosi głosu. Nie domaga się praw dla siebie. Bo jest ubogi w duchu, a jednocześnie oczekuje, że będzie nakarmiony. Bo on wie, że potrzebuje jeść duchowo. On potrzebuje po prostu być najedzony. O każdym nabożeństwie powinno być tak, w każdym kościele, obojętnie jaka denominacja, że ludzie wychodzący z nabożeństwa, obojętnie czy się uśmiechają, czy są zapłakani, czy rozmawiają, czy nie mają czasu na rozmowę, ale wracając do domu, zdają sobie sprawę z tego, że się najedli, że są nakarmieni, że to nie był czas zmarnowany, że oni nie przyszli tylko poklaskać, pośpiewać, spotkać się ze znajomymi, ale że coś w ich wnętrzu się stało,
że ich duch został nakarmiony, że Słowo Boże tam dotarło. Ale żeby tak się stało, to ci wszyscy ludzie muszą mieć świadomość, że są ubodzy w duchu. Teraz zobaczcie, taki człowiek, ubogi w duchu, tak żyjący na co dzień, czy różni się od innych ludzi? Oczywiście, że tak. W wielu aspektach życia jest zupełnie różny od wszystkich, którzy go otaczają. A w takim razie, jeśli jest różny, to kim jest? Światłością i solą. Dlatego, że ludzie na niego zwracają uwagę, otwierają swoje oczy i widzą, że jest inny. I widzą, że może być inaczej. A to oznacza, że zobaczyli światło. A jednocześnie w jego postępowaniu widzą pewne zasady, którymi się kieruje, które zabezpieczają tego człowieka, jego rodzinę prawdopodobnie, jego małżeństwo od zepsucia, od amoralności. Też to widzą ludzie. I też zwracają na to uwagę. Tak więc człowiek ubogi w duchu wcale nie musi być tym człowiekiem, który w oczach innych ludzi jest tym gorszym, słabszym. Nieprawda. Nieprawda. Co prawda, będą ludzie przemądrzali, którzy będą się podśmiechiwali i będą kpili sobie z takiego człowieka. Ale kochani, no, skoro ludzie potrafili kpić z Jezusa, no to czego oczekujemy? Że z Jezusa można było, ale z nas to nie, bo jak przywalę, to, no to chyba nie ten droga. To nie jesteś ubogi w duchu. Błogosławieni, którzy się smucą. Będą oni pocieszeni. I znowu ludzie myślą sobie tak, no jak ja będę chodził taki smutas? Wszyscy będą mnie uważali za jakiegoś dziwnego, nawiedzonego. Ale werset trzeba czytać w całości. Błogosławiony, szczęśliwy jesteś, kiedy chodzisz w smutku, bo Bóg cię pocieszy. A więc tak naprawdę ten werset mówi, błogosławieni, którzy są pocieszeni. No ale jak możesz być pocieszony, jeżeli nie oczekiwałeś tego? Co to znaczy, że ktoś jest pocieszony? To znaczy, że ogarnia go smutek. Kiedy idziesz ulicą, kiedy widzisz, jak ludzie wzajemnie siebie traktują, kiedy widzisz, jak traktują chociażby zwierzaki, które się tam plączą między nogami, kiedy słyszysz, jak ludzie zachowują się w podły sposób w wielu sytuacjach, na uczelni, w pracy, w którą wykonujesz, chociażby w sklepie. Zobaczycie, jak przyjdzie do Polski popłoch z powodu koronawirusa, jacy ludzie będą uprzejmi w sklepach dla siebie. Jak się będą prali kostkami lodu i będą arbuzami rzucać w siebie, żeby tylko być pierwsi przy kasie. To nie są ludzie, którzy się smucą. To są ludzie, którzy są pewni swojego życia. Oni chcą na swoim postawić. Oni wiedzą, jak się żyje. Chcą się ustawić i tyle. Ale kiedy chodzisz zasmucony, kiedy wychodzisz rano zasmucony z domu, nie smutny, żebyśmy się dobrze rozumieli, zasmucony. Zasmucony tym, co widzisz, co usłyszałeś już. To kiedy kładziesz się spać, jesteś pocieszony. Na tym to polega. A człowiek niewierzący wychodzi z domu głupio radosny, a kiedy wraca i idzie spać, to nie może zasnąć, bo nie ma go kto pocieszyć. To jest ta zasadnicza różnica. I czy tej różnicy ludzie nie widzą? Widzą. A więc co widzą? Widzą światło. Doświadczają działania soli. Bo to jest ktoś zupełnie inny. Błogosławiony cisi, albowiem do niego należy ziemia. On posiądzie ziemię. A są takie licytacje, tak zwane ukryte, gdzie tylko swoi dowiadują się. Tak jest. Po dziś dzień tak jest. No i ludzie się licytują i tam dogadują się, kto ma czego więcej kupić sobie. A może sobie wyobrazić takiego człowieka, który na to patrzy z uśmiechem, przygląda się i ktoś go pyta, ale czemu ty nie bierzesz udziału? Stać się przecież, nie? I wyobraźcie sobie, co się stanie, jak on powie tak. Ale wiecie co?
ale wy chcecie kupować coś, co i tak jest moje. Pomyślcie, jak to piorun z nieba szczelił. No jak to? Jak twoje? No ale co Biblia mówi o przyjściu ponownym Chrystusa? Co mówi o chociażby tysiącletnim królestwie? A co mówi o tym, jak niebo i ziemia przeminą, będzie nowa ziemia, nowe niebo? To, o czym to mówi? O czym to słowo mówi? No mówi o tym, że ci, którzy w cichości przeżyją swoje życie, wszystko to, co Bóg stworzył, będą mieli na własność. Pytanie, gdzie twój skarb? Co jest twoim skarbem? To jest bardzo ważne pytanie, bo jeżeli żyjesz w perspektywie Chrystusa, w perspektywie nieba, to żyjesz w taki sposób, że każdego dnia pracujesz tak, jakbyś miał pracować jeszcze 1000 lat. A to wymaga dobrej pracy. No bo po co coś poprawiać za rok, czy za dwa, czy za 100 lat? Ale żyjesz tak, jakbyś miał jutro umrzeć. To się nie wyklucza. W cichości przeżywasz swoje życie, wiedząc, że Bóg dla ciebie przeznaczył to, co tak naprawdę On oczyści i ustanowi na nowo. No po co mam dzisiaj szarpać swoje zdrowie, swoje życie, a później faszerować je tabletkami na uspokojenie i wyciszenie. I na sen dodatkowo jeszcze. To jest podobno najlepszy biznes w farmacji. Tabletki na sen. Jak takiego człowieka widzisz, to co widzisz? Widzisz inność. Widzisz, że on jest inny. Zupełnie inny. No więc co widzisz? Możesz nie wiedzieć, że to jest światło, ale widzisz coś innego. A życie tego człowieka, jego sposób bycia, to jak z tobą rozmawia, to jak przedstawia swoje racje, to jest zupełnie inny świat. I wtedy zaczynasz rozumieć, że no właśnie, to jest czasami dziwne. On jest z innego świata. Kosmita mówią. Ale on nie jest kosmitą. On jest jak najbardziej u siebie. On po prostu żyje pięknie, żyje tak, jak Jezus żył. A więc widzisz światło, prawdziwe światło. Błogosławiony, który łaknie i pragnie sprawiedliwości, będzie nasycony. Wcale nie chodzi o rewolucjonistów, którzy walczyli z bronią w ręku o sprawiedliwość społeczną, czy jaką tam jeszcze. Czasami, i to może różnie się od różnych innych kaznodziejów, czasami uważam, że chrześcijanie też mają prawo wziąć do ręki broń i też mają prawo pokazać tym, którzy są bandytami, gdzie jest ich miejsce. Ale w tym miejscu czytamy o czymś zupełnie innym. Mówimy o tym, że ludzie są szczęśliwi wtedy, kiedy w swoim wnętrzu, swoim sercu, swoim jestestwie są nastawieni na to, żeby żyć w sprawiedliwości. Żeby żyć w prawie, żeby łaknąć. Ktoś to łaknie, to znaczy, że jest głodny sprawiedliwości. Nie zgodzić na niesprawiedliwość, nie zgodzi się na to, żeby na przykład kogoś obmawiać, żeby kłamać na czyjś temat. Nie zgodzi się na to, żeby okraść kogoś. Nie zgodzi się na to, żeby uwolnić jakiegoś złodzieja czy bandytę bez kary. Bo to jest niesprawiedliwe, bo Biblia tego w taki sposób nie uczy. I jest powiedziane, że taki człowiek będzie nasycony. A wiecie, jak będzie nasycony? Przede wszystkim tym, że on tak będzie żył. I on będzie syty takiego życia. On wie, on będzie wiedział, że jego życie jest naprawdę tego rodzaju życiem, którym żył sam Chrystus. Czy nikt go nie rozpozna, nie zauważy jego inności? Nikt nie zauważy, że to jest człowiek, który inaczej myśli, inaczej się zachowuje? Wiecie, czego my potrzebujemy na co dzień? My, ludzie wierzący, my nie potrzebujemy tego, żeby epatować innym wyskokami wszelkiego rodzaju, światłami ludziom po oczach migać na nabożeństwach. My nie potrzebujemy szokować ludzi, my potrzebujemy żyć normalnym życiem.
bo ludzie szukają normalności. W tym zwariowanym świecie brakuje dzisiaj normalnych ludzi. Ludzi, którzy jak idą we dwójkę z wózkiem, to wiadomo, że to idzie ojciec i matka. A jak idzie dwóch chłopów z wózkiem, to wiadomo, że złą pchają przed sobą, ani nie wiadomo co. Ludzie potrzebują normalności, zwyczajnej normalności. Normalność oznacza sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Bo sprawiedliwością jest żyć w sposób, który Bogu się podoba. Taki człowiek będzie jak reflektor, którego każdy rozpozna. Jak ludzie będą wychodzili na osiedlu o godzinie tam, nie wiem, 6 rano do pracy i ten człowiek wyjdzie ze swojego mieszkania, to wszyscy na niego zwrócą uwagę. Jedni się będą śmiali, inni będą zgrzytali zębami, ale wielu ludzi mu się ukłoni, wielu ludzi się uśmiechnie do niego. Wielu ludzi jakiś gest wykona, pewien taki przyjaźni czy miłości nawet, bo ludzie szukają normalności. Czy jesteśmy normalnymi ludźmi, normalnymi w sensie biblijnego nauczania? Czy jesteśmy takimi ludźmi? Jeśli tak, to jesteśmy jak światło i sól. I wtedy Chrystus przychodzi do mnie i mówi, tak, widzę, że jesteś światłem i solą. Właśnie o to chodzi. Można tak kolokwialnie dodać, tak trzymaj dziecko. To jest dobry kurs. Błogosławiony miłosierny. On sam miłosierdzia dostąpi. I też nie oczekujmy, że ten tekst mówi o tym, że kiedyś tam Bóg się nade mną zlituje. Nie, w ogóle nie o tym mowa. Mowa o tym, że jeżeli rozdajesz miłosierdzie, litujesz się nad ludźmi, no komuś pożyczyłeś pieniądze, nie oddaję ci. Weź połóż na nim rękę, powiedz, kochany przyjacielu, sąsiedzie, bracie, tam ciotko, czy kim ten człowiek jest. Nie przejmuj się. Jeżeli chcesz mi oddać, ja poczekam nawet 50 lat, nie ma problemu. Ale jeżeli nie stać się, zostaw to. To nie może być przeszkodą pomiędzy nami. Jeżeli ktoś autentycznie cię skrzywdził, w różny sposób, ktoś ci w pracy podłożył, tak się to mówiło kiedyś, świnie, nie wiem jak to dzisiaj się mówi, no to... To możesz zareagować tak samo. Możesz zrobić w swoim zakładzie pracy taki rajwach, że po prostu wszyscy będą tylko wiedzieli, że ten skrzywdzony jeszcze jest gorszy od tego, który go skrzywdził. Ale możesz przyjść do tego człowieka na oczach wielu ludzi, powiedzieć, kochany pracowniku, przyjacielu, kolego, czy kto tam on jest, nie mam do ciebie pretensji. Skoro ci tak zależało na tym, żeby mnie wykolegować w drodze do tego stanowiska, czemu do mnie wszedłeś? Ja bym się wycofał. Ja bym ci dał tą możliwość bez żadnego problemu. Po co to było? Wyobraźcie sobie tego człowieka, do którego ktoś tak podchodzi. No by nie wiedział, co się dzieje w ogóle. Nie wiedziałby, jak się nazywa. I musiałby pomyśleć, no co to za człowiek jest? Kim on jest, że on tak mówi, że on tak zareagował? Gdybym ja był na jego miejscu, to ja nie wiem, co bym zrobił, no bo bym go udusił. A ten mi mówi, że sam by ustąpił. No, czy to on nie wie, ale czy on nie ogląda światła Chrystusowego? Właśnie, a postępowanie tego człowieka jest solą, która tak naprawdę zabezpiecza relacje między tymi ludźmi, bo się nic więcej gorszego nie zdarzy. Bo dzieją się wtedy piękne rzeczy. Błogosławiony czystego serca, albowiem on, Biblia Gdańska mówi, albowiem on Boga ogląda. On Boga ogląda. I żeby ten tekst zrozumieć, trzeba od tyłu go przeczytać, ponieważ oglądasz Boga, masz czyste serce, a nie odwrotnie. No co, jak wyczyścić serce? Żeby Boga oglądać? No to nigdy tego nie zrobisz. Ale kiedy z łaski Boga masz czyste serce, oglądasz Boga. Oglądając Boga, nieustannie oczyszczasz swoje serce. Żyjesz po prostu zupełnie w innej rzeczywistości duchowej. Chociaż na tym świecie, ale jesteś zupełnie innym człowiekiem. Wyciszony, spokojny, ubogi w duchu, zasmucony lekko tym, co się dzieje wokół ciebie, ale oglądasz Boga.
i wiesz, że to jest tylko na chwilę, że przyjdzie taki czas, przyjdzie taka chwila, kiedy z tą rzeczywistością się pożegnasz, tęsknisz do tej chwili, ale też nie ma powodu, żeby toczyć wojnę z kimkolwiek, bo nie ma o co toczyć wojnę. Bo ile możesz przeżyć? No jak masz 20 lat, myślisz sobie, no 60 jeszcze na karku, ale możesz jeden dzień przeżyć. Wystarczy pójść na cmentarz, zobaczyć, jak wielu młodych ludzi umiera. Oczywiście wcale nie licząc się z tym, że śmierć nastąpi. Błogosławiony, który czyni pokój, będziesz nazwany Synem Bożym. I to już praktycznie można zobaczyć, czy doświadczyć tego wtedy, kiedy tak postępujemy. Kiedy w relacjach między ludźmi zachowujemy pokój, czy próbujemy doprowadzić do pokoju. Ludzie, którzy to widzą, mówią, no ty to naprawdę chyba nie z tego świata jesteś. I słusznie mówią. Chociaż nie wiedzą, co mówią, ale słusznie mówią. Zachowujesz pokój pomiędzy ludźmi, doprowadzasz do pokoju, ale też w swoim sercu nosisz pokój. I ten pokój czynisz na zewnątrz. Jesteś jak taka skała, o którą się ciągle obijają fale. Kiedyś stanąłem sobie na brzegu morza. W Bielsku nie mamy morza, jakby ktoś nie wiedział. Ale widziałem morze duże. I wiecie, taka myśl mi przyszła. Miałem okazję być nad morzem, gdzie, no może to nie był sztorm, ale były spore fale. I te fale tak jakby wściekle atakowały tą plażę i próbowały ją tak zabrać, zniszczyć. Ale fale się cofały, a plaża trwała jak trwała. Sztorm się skończył, plaża dalej była taka sama. Wiecie, co przyszło mi do głowy? Może dlatego, że jestem pastorem, to mi to przyszło do głowy, że właśnie pastor jest kimś takim jak ta plaża. Wściekłe fale walą ze wszystkich stron, próbują rozwalić w pył, ale burza się kończy, a pastor zostaje. Jeżeli jest właśnie tym, o kim tutaj mówimy. Ale przecież to nie dotyczy tylko pastora, to dotyczy wszelkiej służby. To dotyczy małżonka i małżonki, bo w małżeństwie też czasami fale się podnoszą. I warto poczekać, aż burza ustanie. I wtedy jest cisza. I wtedy jest pięknie. Czasami coś na plaży można po burzy znaleźć pięknego. Nad Bałtykiem można bursztyn znaleźć. No, już tam są specjaliści od tego, to wiedzą, gdzie szukać. Ale plaża, woda wyrzuca ciekawe rzeczy czasami. I tak się dzieje też w czasie burzy, że ciekawe rzeczy, możesz się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Ale przychodzi cisza. Ostoja pokoju. Faceci, bo to do was jest głównie. Wy macie być ostoją pokoju. Kobiety mogą sobie poszaleć, mają takie prawo, bo mają temperament, którego my nie mamy. Tylko zniewieściali faceci szaleją jak nienormalni. Prawdziwy facet jest jak skała. Jak żona szaleje, popatrzy. I ona już wie. To nie znaczy, że ona przestała szaleć, ale ona już wie. Tak jak kilka razy popatrzy, cisza. No bo co ona może zrobić? Skała jest skałą. Nie da się jej rozbić. Ale wiecie, z drugiej strony woda się oczyszcza. Więc to też ma pewne pozytywy. Ale czy taki człowiek nie jest postrzegany jak światłość? Czy taki człowiek nie jest postrzegany jak sól? W małżeństwie to jest bezpiecznik, taki człowiek. Jest rzeczywiście solą. Zabezpiecza to małżeństwo. A żona widzi anioła w domu. Nie wiem, czy wiecie, kobiety, że mężczyźni w domu prawdziwi to są aniołowie.
Nikt nie chce w to wierzyć. No dobra. I teraz mamy trzy wersety, które powinny nam coś ważnego powiedzieć. Ja je przeczytam w całości. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Kochani, dlaczego tym ludziom się miały przydarzyć te rzeczy? Dlaczego miało przyjść prześladowanie? Właśnie dlatego, że oni żyli tak, jak żeśmy mówili wcześniej. Świat nie znosi ludzi, którzy świecą w ciemności światłem Chrystusa. I świata nie obchodzi, czy ci ludzie są dobrzy, bardzo dobrzy, święci, bardziej święci. Oni są obcy. Obcy. Jeżeli do ula wejdzie jakieś zwierzę, jakaś mysz na przykład, to wiecie, co robią pszczoły? Idą na spacer i rozmawiają. Ty, kto ty jesteś, skąd cię wziąłeś? Taki jesteś sympatyczny, a może zgubiłeś drogę, to my ci pokażemy drogę. Nie, one natychmiast na niego napadają, nie pytając, kto on jest. Zabijają i jeszcze go otaczają tym swoim pszczelimi wyrobami. O. Nie chcę powiedzieć, nie wiem, czy to mleczko, czy jeszcze coś tam. Ona nie gnije, ta mysz w środku, ale była obca i ją zabiły od razu. I świat tak nas traktuje. To jest też wyjaśnienie dla tych ludzi, którzy mówią, no jak to jest, jak nie byłem wierzący, to nie miałem takich problemów. No bo nie byłeś obcy dla tego świata, bo ten świat jest wrogo nastawiony do Chrystusa i do Ewangelii, bo żyje w grzechu, żyje w upadku, żyje w nienawiści. I on wcale nie będzie zadowolony z tego, że się pojawił kolejny Krzysiu, kolejny Sławek i kolejna Małgosia, które nawróciły się do Chrystusa. Nieważne, kim oni są, nieważne, jak żyją, należą do Chrystusa. Widać światło, zabić. I słuchajcie, gdyby nie to, że Chrystus nas ochrania swoją mocą, to świat zabijałby każdego wierzącego człowieka natychmiast po nawróceniu. Tak byłoby. Ale teraz, kiedy to rozumiemy, to my rozumiemy również jeszcze jedną rzecz, że my nie żyjemy tutaj na tym świecie jak w wygodnym domu, w którym się chcemy rozgościć, tylko my żyjemy jak na walizkach. I skoro mnie Chrystus tu zostawił, to ja nie żyję tutaj po to, żeby sobie budować pałace. Nie jestem tutaj po to, żeby gromadzić ogromne ilości majątku, tylko jestem po to, żeby mu służyć. I to jest ważne, żebyśmy rozumieli, że my tu jesteśmy po to, żeby mu służyć. On nas potrzebuje, abyśmy szli i głosili Ewangelię. To nie wyklucza oczywiście prowadzenia dobrej firmy przez chrześcijan. To nie wyklucza posiadania dobrych samochodów i domów, żebyśmy się dobrze rozumieli. Tak sobie myślę, że fajnie jest pojechać na dobrą ewangelizację dobrym samochodem, a nie z ręką i pchać ją całą drogę, bo jak dopchasz ją do tej ewangelizacji, to ona już się dawno skończyła. Więc lepiej mieć dobry sprzęt. Lepiej mieć możliwość odpoczynku po to, żeby wszystkie siły, jakie mamy do dyspozycji, oddać po prostu Chrystusowi. Czy Chrystus o takich ludziach może powiedzieć, wy jesteście światłością świata? Oczywiście, że tak. Chrystus o takich ludziach właśnie tak powiada. Wy jesteście światłością świata. A oni co na to mówią? A oni mówią, Panie, my to rozumiemy. I my rozumiemy, że to jest dzięki Tobie. Ale my wiemy, że jesteśmy światłością świata. I jesteśmy tego świadomi. Wzięliśmy na siebie ten ciężar sami, bo zgodziliśmy się, aby Ciebie naśladować. Aby wziąć na siebie swój krzyż i Ciebie naśladować.
A więc rodzaj życia, który prowadzimy, determinuje w nas światło. Ale następne wersety mówią nam o czymś jeszcze. Przeczytam to też w całości, od 17 do 20. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Zacznijmy od ostatniego wersetu, bo on tłumaczy nam, dlaczego w ogóle Jezus podjął ten temat. Ten werset mówi tak. Jeśli chcecie być ludźmi sprawiedliwymi, to musicie wystrzegać się tego rodzaju sprawiedliwości, która jest znana uczonym w piśmie i faryzeuszom. Co to był za rodzaj sprawiedliwości? Ona była dosyć obłudna i fałszywa, dlatego że i żebyśmy też rozumieli dobrze, nie wszystkich to dotyczyło. Dotyczyło większości. I dotyczyło to tych faryzeuszów, którzy nie byli nowonarodzeni. Paweł, apostoł, jako Saul, był faryzeuszem. I to takim, powiedzmy, faryzeuszem, który absolutnie chciał być tym faryzeuszem i chciał się wyróżniać gorliwością wśród tych faryzeuszy. Więc dobrze musimy to rozumieć. Ale większość faryzeuszy to byli obłudnicy. Oni na przykład szaty swoje w taki sposób przygotowywali. No i była to jakaś tradycja żydowska, no ale niemniej obłuda pachniała z daleka. Że te wszystkie rzemyki, które świadczyły o ich życiu modlitewnym, wydłużali. Co wskazywało, że się dużo modlą. Albo stawali na przykład gdzieś w mieście no i modlili się. Bo chcieli uchodzić za kogoś niezwykłego. Jak swoją drogą dobrze jest też rozumieć muzułmanów od tej strony. Bo to nie zawsze jest tak, że oni tak bardzo wierzą. Nie, oni chcą, żeby wszyscy widzieli. Oni chcą, żeby wszyscy widzieli. I nienawiścią, pogardą albo aprobatą tych, którzy na nich patrzą, budują swoje ego. I o tym też trzeba pamiętać. No skąd się wziął islam? No niestety Żydówka namówiła swojego męża, Mahometa, do pewnych dziwnych pomysłów. Mówiąc na najkrócej, bo nie chcę się w ogóle w to wdawać, a więc z natury rzeczy islam musiał czerpać z tego, co nazywamy Starym Przymierzem, Starym Testamentem. I tak jest w istocie. Wiele postaci Starego Testamentu Żydzi uważają, no, przepraszam, muzułmanie uważają za swoje. Ale to zupełnie inny temat. Jezus mówi, nie takie ma być wasze życie, nie taka ma być wasza sprawiedliwość. Co to za moralność człowieka, który robi wszystko na pokaz? Wyobraźcie sobie serce tego człowieka. Czy taki człowiek jest światłością? Nie. Dlatego, że większość ludzi doskonale wiedziała, co ten człowiek robi na ulicy. Oni wiedzieli, że on po prostu chce dobrze wypaść. Czy kogoś przekonam do Chrystusa takim postępowaniem? Nie. A więc pierwsza bardzo ważna rzecz. Poziom moralności. Sprawiedliwość wynikająca z moralności. Dlaczego Jezus, powtórzę pytanie, dlaczego Jezus w ogóle o tej kwestii powiedział? Dlatego, że on powiedział tak. Znacie zakon. Wiecie, jaki jest zakon. I nie myślcie sobie, że ja przyszedłem po to, żeby obniżyć jakiekolwiek standardy. Nie. Ja nie po to przyszedłem. Ciut wcześniej powiedział, wy jesteście światłością świata.
I teraz ci, do których to powiedział, patrzą mu prosto w oczy, a on mówi tak, ale ja nie przyszedłem obniżyć standardów, które zakon wam wyznaczył. Dla Żydów to była niesamowita informacja, dlatego że zakon był dla nich obciążeniem. No jak to? No to jak my możemy żyć teraz? Mieliśmy taką nadzieję w tobie. Nie przyszedłem obniżyć żadnych standardów. Przyszedłem wykonać zakon. Dla Żyda, który znał Słowo Boże, była to niesamowita informacja, ponieważ to oznaczało, że ten człowiek bez mówienia o tym wprost jest Mesjaszem. Bo właśnie Mesjasz miał wypełnić zakon. I oni również wiedzieli, że kiedy Mesjasz wypełni zakon, to ich życie absolutnie się zmieni. Ponieważ oni wiedzieli, bo stare przymierze o tym mówiło, że zmieni się zakon. Ponieważ Bóg zmieni serca ludzi. Weźmie te kamienne serca i włoży nowe mięsiste serca w wyniku tego nowego przymierza. A więc każda informacja, która do nich docierała z wypowiedzi Jezusa, była taka: ja przyszedłem wypełnić zakon, którego wy nie wypełnialiście, ale ponieważ wy jesteście światłością świata, to przyjrzyjcie się teraz, co ja z wami zrobię. Co wy dostaniecie teraz, aby żyć takim życiem, żeby świecić światłem wszędzie, gdziekolwiek was postawię. My wiemy, oni mogli nie wiedzieć, ale my wiemy, że Jezus mówił o Duchu Świętym. Jezus mówił o tym, że On przyjdzie. On mówił o tym, że Duch Święty zrodzi ludzi na nowo, że wypełni ich mocą. Dlatego swoim apostołom powiedział: czekajcie cierpliwie tutaj. Nigdzie się nie wychylajcie. Oni jak zobaczyli, że Jezus zmartwychwstał, to się rwali do tego, żeby wszystkim opowiadać. A Jezus mówi: nie. Nie. Tak byłoby z nami, gdybyśmy widzieli, że człowiek zmartwychwstał, to chcielibyśmy wszystkim o tym powiedzieć. Oni też chcieli powiedzieć. Oni przecież byli na samym dnie, kiedy Jezus umarł. Całe życie im się rozpadło. Wszystko się skończyło, oni tak mówili. Myśmy mieli jakąś nadzieję, nic nie mamy. I nagle się okazało, że On zmartwychwstał. To jak o tym nie mówić? A On mówi: nie, siedźcie, aż przyjdzie na was dar, który Ojciec w moim imieniu ześle na was. A kiedy przyszedł Duch Święty, kiedy przyszła moc Ducha Świętego do ich życia, nic nie było w stanie ich zatrzymać. Ale oni się całkowicie sfokusowali na Chrystusie. To, co czytaliśmy wcześniej, stało się praktyką wczesnego Kościoła. No przeczytajmy sobie drugi rozdział dzieł apostolskich, tam od 40 mniej więcej wersetu. Tak żył pierwszy Kościół, jak czytaliśmy o tym, co Jezus mówił na kazaniu na górze. Pełen czystego serca, ubogi w duchu, zasmucony grzechami, a jednocześnie pocieszony, chodzący w cichości, łaknący i pragnący sprawiedliwości, miłosierny. No przecież listy apostolskie o tym mówią, że tak Kościół ma żyć. A więc to, co było, można powiedzieć, w jakimś sensie ekskluzywne, ponieważ Jezus mówił do Żydów jeszcze, nienawróconych Żydów, którzy robili wielkie oczy, kiedy słyszeli, o co chodzi. Stało się praktyką codziennego życia Kościoła. I kiedy będziemy czytali, no nie zdążymy dzisiaj, ale może jeden fragment przeczytamy za chwilę jeszcze, ale kiedy będziemy dalej czytali kazanie na górze, to Jezus mówi o kilku przykazaniach. I tak wynosi w niesamowicie wysoko poziom wykonalności tych przykazań, że każdy normalny człowiek wie, że one są niewykonalne w tradycyjnym przymierzu. Ale w nowym przymierzu są normą. Na przykład, mowa tutaj jest o cudzołóstwie. W starym przymierzu cudzołóstwo było grzechem tylko wtedy, kiedy człowiek pożądał żony bliźniego swego, kiedy z tą żoną współżył. A nawet wtedy, kiedy dziewicę wziął i zgwałcił. I co wtedy Biblia mówi? Jeżeli to była dziewica, to mówi:
Biblia to weź ją sobie za żonę. No, ale kara. No chyba, że karmienie żony było problemem. To już inna sprawa. Natomiast za żonę, za cudzołóstwo, no trzeba było zapłacić śmiercią nawet. Ale to było tylko cudzołóstwo. Czy w Starym Testamencie znajdziemy gdzieś jakikolwiek akapit, który mówi o tym, że jakiś Żyd poszedł nad rzekę i podglądał inne kobiety i za to był ukamienowany? No nie. Ale Jezus mówi, a to też jest cudzołóstwo. I w ogóle bardzo szeroko o tym mówi. Więc jeśli byśmy mieli dzisiaj wykonywać zakon, jak niektórzy chcą, to jaki zakon? Który zakon? Bo Stary Zakon nie przewiduje tego, o czym Jezus mówi. A ten Nowy Zakon jest niewykonalny, jeśli jest traktowany jako prawo. Ale jeśli jesteśmy całkowicie sfokusowani na Bogu, jeśli Bóg jest naszą miłością, tu się kłania największe przykazanie, które notabene nic z zakonem nie miało wspólnego, to wtedy wykonywanie wszystkich przykazań jest przyjemnością. A jeśli nawet się zdarzy, że noga nam się powinie, to zawsze możemy przyjść do Boga. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, bodajże 9 werset, i wyznać swój grzech i będziemy, i uzyskamy przebaczenie. Żyjąc nowym życiem, jesteśmy światłem. Światłem. I my nie możemy sobie zadawać pytania, czy ja jestem światłem, bo jak nie żyjesz nowym życiem, to nie zadawaj sobie takich pytań. Tylko zadaj sobie pytanie, czemu nie żyję nowym życiem? Co robię w kościele jako człowiek nienarodzony na nowo? Powiem wam pewną historię, która jest, wydawałoby się nieprawdopodobna, ale no zdarzyła się. Jest taki kaznodzieja, którego bardzo lubię i prywatnie, i jako kaznodzieje. Nazywa się Bernard Hall. Czasami na studiu odwiedzał. I kiedyś odpowiedział na pewną historię, a mianowicie usługiwał w Chinach, w pewnym kościele w Chinach. Opowiadał o Duchu Świętym. I mówi, że kiedy nauczał o Duchu Świętym, to ludzie mieli takie okrągłe oczy i ciągle rozmawiali ze sobą. Nie wiedział, co się dzieje. I kiedy skończył swoje kazanie, zapytał pastora, czy czegoś nie rozumie, o co tu chodzi w ogóle. A on mówi, wiesz co, jesteś pierwszym kaznodzieją, który nauczał na temat Ducha Świętego. My nigdy nie słyszeliśmy o Duchu Świętym. Może się komuś wydaje, że dziwne. Ale to nie był jakiś byle jaki kościół. To był duży kościół. Setki ludzi. Gorliwych dla Chrystusa. Nic nie wiedzieli o Duchu Świętym. A pamiętacie Dzieje Apostolskie? Jak Paweł przychodzi do Efezu i spotyka uczniów. Jest taka fraza, która brzmi, on zadał im pytanie, czy otrzymaliście Ducha Świętego? Nie ma wyjaśnienia w tekście, ale z jakiego powodu mi zadał to pytanie? No musiał zrozumieć, zobaczyć coś, co może nie tyle go zaniepokoiło, ale może zadziwiło. A wiecie, co oni mu powiedzieli? To byli uczniowie, bo tak są określeni. A oni mówią, a nigdy nie słyszeliśmy o Duchu Świętym. Dopiero jak włożył na nich ręce, dopiero mówili językami, prorokowali. O czym to wszystko mówi? To mówi o tym, że często ludzie w kościołach tylko dlatego kuleją, że nie ma właściwego nauczania. Oni po prostu czasami mówią, ale ja nigdy nie słyszałem tego. Czasami nauczyciele mówią, czy kaznodzieje mówią, tak, mają ludzie Biblii, niech sobie czytają. No, słusznie, no, ale po co w takim razie, po co Duch Święty ustanowił nauczycieli? Po to, żeby Biblię podawali komuś? Przecież jest taki urząd w kościele jak nauczyciel. Kościół ma prawo do nauczania. Ma prawo usłyszeć prawdę. I ja nie wierzę w to, że w kościołach, jakichkolwiek kościołach, nie ma ludzi do tego namaszczonych. To jest nieprawda. Natomiast prawdą jest to, że ci ludzie nie zabiegają o to.
nie chcą tego rozstrzygać. Boją się. No ale w tym momencie cały Kościół kuleje. Bo możesz do końca życia nie dowiedzieć się rzeczy, które masz prawo wiedzieć. A jak nie znasz tych rzeczy, to nie znasz czasami podstawowych atrybutów swojej wiary. I nawet nie wiesz, co się dzieje w twoim życiu i nie umiesz tego opisać. Nie znasz tego mechanizmu, nie wiesz, co z tym zrobić. I nawet nie wiesz, czy to jest dobre, czy to jest złe. Czasami coś, co jest dobre, nazywasz złym, a czasami coś, co jest złe, nazywasz dobrym, bo nikt cię nie nauczył. Tak jest właśnie z tym fragmentem o tym, że jesteś światłością świata. I większość ludzi wtedy się zaczyna spinać. I większość ludzi, naprawdę gorliwych ludzi, dobrych ludzi, mówią, no musimy coś zrobić, żeby być światłością świata. A czy jesteś światłością świata? No nie jestem, no wie pan, wie pastor, jak żyje, to tam tłumaczenia różnego rodzaju. Przecież ci ludzie nie wiedzą, co mówią. Oni w ogóle nie wiedzą, jak się do tego tematu zabrać. No co on ma zrobić teraz? Chodzi z Biblią na głowie? No co będzie robić, żeby być światłością? Ognisko sobie na głowie rozpali? Przecież musimy ludziom powiedzieć prawdę. Jeżeli żyjesz z Bogiem na co dzień, to nigdy nie będzie to niezauważalne. Nigdy. Wszyscy wokół będą to wiedzieli. Przyjdą niektórzy wcześniej, żeby zapytać. Niektórzy przyjdą później. Może będą i tacy, którzy nigdy nie przyjdą. Ale czy Biblia, przepraszam, czy Paweł pisząc do Koryntian w drugim liście nie mówi o tym, że my roznosimy woń Chrystusa? Jedno, dla jednego jest to woń ku życiu, dla innego jest to woń ku śmierci. Jeżeli widzisz człowieka, który żyje inaczej niż wszyscy, to co, nie obchodzi cię to? Nieważne, to jest niemożliwe wręcz. Możesz się wystraszyć tego typu życia, możesz nie chcieć tego rodzaju życia, możesz nawet znienawidzić to życie i tego człowieka, ale nie możesz powiedzieć, że nie zauważyłeś. Ale wielu innych ludzi, widząc życie tego człowieka, powie, a czemu ja bym nie mógł tak żyć? Dlaczego on tak potrafi, a ja nie? Czego ja nie mam, co on ma? I często się okazuje, że tak naprawdę masz wszystko, ale nie wykorzystujesz tego, nie używasz tego. To jest, wiecie, to tak wygląda, jakby rycerzy wysłać na pole bitwy, stoją na tym polu bitwy, naprzeciwko biegnie na nich przeciwna armia, a oni się pytają, ale co my mamy robić? Mamy uciec, czy co mamy robić? Jak ktoś powie, ale masz miecz. A no mam, ale co się z nim robi? Nawet nie wiedział, tą ręką, czy tą, czy dwoma rękami, czy jednym palcem ma wyciągnąć, no bo nigdy tego nie używał. Bo nie ćwiczył po prostu. Dlaczego ktoś jest mistrzem w jakiejś dziedzinie? Bo ćwiczy. Każdy człowiek znany na świecie, w jakiejś dziedzinie, jeśli go zapytacie, ile w tym, co on robi, ma talentu, a ile pracy, to wszyscy ludzie wam powiedzą maksymalnie 10% talentu. I 90% pracy. Nigdy nie jest inaczej. Bóg daje ci słowo. Daje ci moc swojego Ducha Świętego. Ale jeśli tego nie będziesz wykorzystywał, to będziesz żył jak kaleka. Będziesz żył jak ktoś, kto nie ma pojęcia w ogóle, na czym polega życie chrześcijanina. Kochani, słuchacie tego także tam po drugiej stronie ekranu. Zadajcie sobie pytanie, co to znaczy dla mnie, że jestem dziedzicem Bożego Królestwa? Ale uczciwie sobie odpowiedzcie na to pytanie. Ja wam powiem, co ludzie mówią. Nie wiem. Nie wiem, co to dla mnie znaczy. To jest tak, jakbym ci dał informację, że masz w banku miliard dolarów. Co to dla ciebie znaczy? A nie wiem. No nie wiesz, bo nigdy tego nie wykorzystałeś. Nigdy tego nie użyłeś. Jak masz być świadomie światłością świata, jak nawet nie wiesz, jak być tą światłością? Nie rozumiesz tego tekstu. A jeśli już gorliwość cię zachęca, żeby coś z tym zrobić, to zaczynasz myśleć, co tutaj zrobić.
dobra, co robisz przez całe swoje życie chrześcijańskie? Nie byłeś ubogi w duchu? Nie byłeś zasmucony tym, co widziałeś? Nie byłeś cichy? Nigdy nie łaknąłeś, nie pragnąłeś sprawiedliwości? Nigdy nie byłeś miłosierny? Nie masz czystego serca? Boga nie oglądasz? Nie czynisz pokoju? No to jak jesteś uczniem Chrystusa? Ale jak to wszystko czynisz, to jesteś światłością świata. I powiem więcej, ty o tym wiesz, że jesteś, bo do ciebie ludzie przychodzą i pytają się, co ty za człowiek jesteś? Czemu ty jesteś taki? A ty możesz z uśmiechem powiedzieć, prawdę, jestem uczniem Jezusa. Niektórzy w tym momencie zesztywnieją. Może jakiś umrze na zawał serca, ale wielu się dopyta, ale co to jest, o co to chodzi? Do jakiej sekty należysz? Bo takie będą pytania. No cierpliwie może, albo niecierpliwie, ja ci dam sektę i młotkiem go od razu, nie? To też świadczy o tym, że daleko ci do tego, żeby być uczniem Jezusa. Naprawdę, być światłem Chrystusa to coś absolutnie normalnego. To jest norma. To jest norma. Każdy wierzący człowiek jest światłem. Każdy wierzący człowiek jest solą. Ja mówię o wierzących, którzy są świadomi tego, kim są w Chrystusie. Nie mówię o wierzących, nie chcę ich obrażać, którzy są świadomi tylko tego, że mają swoje miejsce w Kościele. Jak przyjdą na nabożeństwo i ktoś siedzi na ich stołku, to widać wyraźnie, że są niezadowoleni. Co to jest? Czy jesteś świadomy tego, kim jesteś w Chrystusie? Jeśli Biblia mi mówi, że ja jestem dziedzicem Królestwa, to powiem wam, co to oznacza dla mnie. Ja po prostu zaczynam żyć jak książę. No tak czy nie? No bo albo Biblia zwariowała, albo ja. A ja nie wierzę w to, że Biblia oszalała. To ludzie czasami wariują. Ale my nie. Co to konkretnie oznacza? A to oznacza, że, uwaga, Bóg daje mi we wszystkim zaopatrzenie. Bo książę nie pracuje fizycznie, wiecie o tym, nie? Czy nie wiecie? Różni są książęta, niektórzy pracują fizycznie. Ale z tytułu, że są książętami, są zupełnie inaczej traktowani. To nie znaczy, że byle jak pracują. Pracują jeszcze lepiej. Są wzorcem dla wszystkich. Ale oni wiedzą, co za nimi stoi. Za mną stoi Chrystus. Cóż może mi uczynić człowiek? Jak ktoś przychodzi z pistoletem, to mu mówię, popatrzcie tam. Widzisz? Nie, nie widzę. No i widzisz, to twój problem. Bo jakbyś widział, to byś już uciekał. Bo za mną stoi Chrystus. Możesz mnie zabić, jeśli on się na to zgodzi. Ale to, co się z tobą stanie, wolałbym nie oglądać na moje oczy. Nie bójmy się. Nie bójmy się świecić światłością. Nie bójmy się być solą tego świata. Ale naprawdę musimy zrozumieć, że to jest naturalne powołanie każdego z nas, wynikające z faktu, że żyjemy tak, jak Chrystus tego od nas oczekuje. I nic więcej. Amen. Stajni, bo przyjąć do domu nie chciał cię nikt, a jednak ty miłość
prawdziwą nam dałeś i sługą nas wszystkich zgubionych się stałeś. Tyś chorych ubogich przygarniał do siebie, w pięknych pałacach nie goszczono ciebie, idąc na śmierć swoich ust nie otwarłeś i za nas haniebnie na krzyżu umarłeś. Zabić.